Dzień dobry, cześć, nazywam się Piotr Chorzela i opowiadam. Opowiadam o lesie, opowiadam również o podróżach, ale bardzo trudno byłoby mi to robić, gdyby nie fakt, że z podróży przywiozłem tysiące zdjęć, z lasu mnóstwo filmów, zdjęć także. No i tych materiałów, tak jak wspomniałem, mam mnóstwo. Jak sobie z nimi radzę? O tym też dzisiaj będzie. Fotografować zacząłem dość późno. Dokładnie pamiętam kiedy, bo wtedy, gdy ruszyłem w kierunku Antarktyki. 2 tygodnie przed wyjazdem, we wrześniu 2009 roku, kupiłem pierwszy aparat. Od tego czasu liczba zdjęć stale, systematycznie, bez przerwy, stabilnie rosła. Więcej tych fot, więcej jeżdżenia, bo jeździłem po Ameryce Południowej, mieszkałem w Afryce, dziesiątki tysięcy zdjęć przywoziłem, ale były to zdjęcia dla mnie. Dopiero w 2016 roku wykombinowałem, że spróbuję zacząć żyć z opowiadania, opowiadanie na tle zdjęć. I opowiadanie na żywo jest super, ale po jakichś 2 latach pomyślałem, że dobrze by było także zacząć mówić do kamery. Naturalnie chciałem zakładać kanał na YouTubie, kanał podróżniczy. No bo skoro dużo podróżowałem, taki był pomysł. No ale, że wtedy akurat byłem w Polsce, no to stwierdziłem, że nauczę się mówić do kamery, bo jest to zupełnie inne mówienie niż do ludzi na żywo. Ludzie na żywo jakoś reagują, widać czy to idzie, czy nie idzie, czy się źle opowiada, czy dobrze, czy ktoś nas słucha, czy śpi. No a w środku kamery to ja muszę sobie was wszystkich wyobrazić. Co zupełnie zmienia i formę mówienia, no i dużo pewności siebie się traci. A o czym najłatwiej i najchętniej było mi opowiadać w Polsce? No oczywiście o lesie, bo robiłem to od małego dzieciaka. Jako chłopiec wychowany w leśniczówce, biegający gdzieś tam po lesie, daleko od rówieśników, o tym lesie zawsze wiedziałem więcej niż rówieśnicy, niż nieco starsi czasem też. No i tę wiedzę zawsze próbowałem jakoś tam przekazać, więc stwierdziłem, że będzie o lesie. No i się zaczęło. Zaczęło się nagrywanie najpierw telefonem, później lustrzanką w Full HD, a później kupiłem taki aparat, który nagrywał w 4K. Pliki się mnożyły, rosły i rosły. W efekcie dorobiłem się tego to stosu. Tu jest jakieś 29 terabajtów. Tutaj chyba jest Antarktyka, tu Ameryka Południowa, a tu Sudan Południowy. Las będzie tu, ale pół backupu lasu jest tu. Backup Antarktyki powinien być tam albo tam. Tutaj to nie wiem co jest i się boję zaglądać, bo prawdopodobnie kopię, kopii, kopii i kopii. Więc reasumując, tu jest całe moje życie z ostatnich 12 lat i prawdopodobnie większość backupów. Czasami po 3 razy, czasami po 2. Dość. Uznałem, że jeżeli będę szedł dalej tamtą drogą, to albo stracę dane, albo po prostu padnę, a na pewno zmarnuję mnóstwo czasu. Efektem tego mojego kombinowania na rzecz zmiany jest to pudełko. Macie tutaj 1, 2, 3, 4. 4 miejsca na dyski. Wsadziłem tu 3 do tej pory. 1, 2 i 3. A co to w ogóle jest? To jest serwer. Serwer NAS, Network Attached Storage, czyli taki magazyn wpięty do sieci. I gdy słyszę o serwerach, żeby Chorzela miał sobie postawić serwer, to myślę o wielkich komplikacjach. Myślę o branży IT, myślę o informatykach, hakerach, serwerach. Strasznie to ponoć skomplikowane. No właśnie nie jest to skomplikowane, bo tego już zainstalowałem i to jest kilka kliknięć, wszystko jest napisane, jest mnóstwo prostych manuali w sieci. Każdy to zrobi. A jakie to ma zalety? No zalet ma dużo, ale powiem wam o 3. Zaleta numer 1. Redundancja. Słyszeliście o czymś takim? To jest nowe słowo w moim słowniku i jak się wpisze w wiki, to wiki mówi, że to jest nadmiarowość w stosunku do tego, co konieczne lub zwykłe. Dalej mi to nic nie mówi. Już wam tłumaczę, o co chodzi. W tym serwerze, w NAS-ie tak zwanym, mam 3 dyski. I jeżeli jeden się spali, to nie stracę żadnych danych. Oczywiście kosztem tego jest to, że jeżeli 3 dyski są każdy 8-terabajtowy, to dostępnej przestrzeni mam tylko 16 terabajtów przy 3 dyskach, a nie 24. Ale jeżeli jeden zdechnie, to nie tracę żadnych danych. A dzieje się to tak, że jeżeli macie dane, które nazwiemy sobie A, B, C, to na pierwszym dysku jest AB,
Na drugim dysku jest BC, na trzecim dysku jest CA. Tak więc jeżeli jeden wypadnie, załóżmy no, ten pierwszy, AB, to stracone dane B znajdziecie na dysku drugim, a stracone dane A znajdziecie na dysku trzecim. No i teraz jak usuniecie ten spalony dysk i wsadzicie nowy, to to wszystko się znowu uzupełni. No i przez ten krótki okres oczywiście dane są bardziej wrażliwe, ale gdy wsadzicie ten nowy, no to znowu wszystkie dane są w podwójnej kopii. To nie jest backup, to redundancja. Temat drugi to backup. W największym możliwym uproszczeniu. Kiedyś robiłem backup i teraz też robię backup. Tylko różnica jest taka, że teraz backup jest lepszy, sprawniejszy, szybszy, a dodatkowo jeszcze mogę przenieść się w czasie. Kiedyś wyglądało to tak, że przychodziłem z dyskiem, podpinałem go do komputera, no i kopiowałem pliki, foldery, te, które chciałem mieć w kopii zapasowej. Oczywiście zmieniały się nazwy, czasami podwójnie, potrójnie, miałem to zbackupowane, zamieszanie straszne. To są czasy minione. Teraz wygląda to tak, że mam serwer, mam dysk, wpinam jedno do drugiego. Serwer sam mówi, co skopiować, gdzie skopiować, jak skopiować. Ja na to na w ogóle nie patrzę, robię obiad. Ustawienie tego wszystkiego, które pliki mają być kopiowane, na który dysk, który serwer sobie sam rozpozna, zrobiłem w jakieś 3-4 minuty z uczeniem się tego. Dodatkowo mam dostęp do starych wersji backupów. I co to daje? No na przykład zrobiłem zdjęcie niedźwiedzia. Fantastyczne. Nigdy nie zrobiłem zdjęcia niedźwiedzia. Może w zoo kiedyś. No ale załóżmy, że zrobiłem. No i chcę je komuś pokazać. Klikam. Nie ma. Zgubiłem. Skasowałem. Usunąłem. Nie mam pojęcia, co zrobiłem. Wpadam w panikę. Wiem, że już nigdy takiego nie zrobię. Ale mogę to odtworzyć. Dzięki starym wersjom backupu włączam tą moją maszynę, przenoszę się w czasie, no i patrzę, czy tydzień temu to skasowałem? Nie, tydzień temu go dalej nie ma. Czy 2 tygodnie temu? Nie, dalej go nie ma. Ale 3 tygodnie temu ono się pojawia i mogę je sobie przywrócić, żeby pokazać Wam zdjęcie niedźwiedzia. Jak już takie kiedyś zrobię. A, jeszcze o backupie. Ja teraz robię to w ten sposób, że podpinam dysk zewnętrzny, ale jak kiedyś sobie kupię taki mały serwerek, to mogę powiedzieć temu mojemu serwerowi aktualnemu, żeby z tym małym się dogadał i one będą sobie robiły backupy same. Znaczy, ten będzie kazał temu, ten będzie to wszystko przejmował, backupował, ja w ogóle nie będę musiał niczego podpinać, tylko będę musiał ustawić, kiedy ta kopia ma się robić, że w nocy, że przez internet i na przykład u rodziców zostawię ten mały serwerek. No i teraz trzecia zaleta to to, że gdziekolwiek znajdę na świecie internet, to będę miał dostęp do wszystkich moich danych. Załóżmy, że wyjeżdżam do Kanady i ktoś do mnie dzwoni albo udzielam jakiegoś wywiadu, na przykład o Antarktyce i ktoś chce 3 zdjęć pingwinów. No i w starych czasach to dzwoniłem do mamy albo do brata, trzeba było to skopiować, przesłać, nie można było tego znaleźć, ja nie byłem w stanie wytłumaczyć, gdzie to wszystko jest, a teraz wystarczy, że się loguję do swojego serwera, łączę się z nim i wszystkie moje dane z tych kilkunastu ostatnich lat mam dostępne bez najmniejszego problemu. Dodatkowo serwer ustawiłem tak, że wszystkie dane mam także dostępne w telefonie. Mogę sobie tutaj to wszystko skopiować, przesłać. Bardzo dobre rozwiązanie i ogromna oszczędność czasu. A już niedługo zabiorę nas, znaczy was i mnie, nie serwer nas, w las. Cześć!